Czy odgłosy Sodomy i Gomory istny zet natury? Ta, przewieszona w pół przez wannę czy czarna ścierka do naczyń, żyga bez chwili odpoczynku. Między jednym a drugim wymiotem mówi głosem potulnym, prawie że błagalnym. Szatan! Szatan! W ten nagle, całkowicie nagle, z nie wiadomo z której strony nadchodzi istna eksplozja. Istna erupcja tej dziewczyny. Rozlega się po mojemu zaskoczeniu pokaźny brzdęk. Wręcz hałas, wręcz porządne, kupione od ruskich płyty podłogowe, tak zwana gratura i terakota, sprowadzona przez Terespol, za pokaźne pieniądze teraz drży niczym ośka. Patrzy na Angelę. Patrzy do wanny. Na samym dnie średnich rozmiarów ludzkiej pięści kamień toczy się wzdłuż aż do odpływu. Odrzuca mnie to? Jestem w całkowitym szoku. Jestem przerażony, udarty z całkowitej orientacji. Wszystkie moje dotychczasowe poglądy na kondycję człowieka walą się. Tysiąc pytań do zadania samemu sobie, do postawienia Angeli. Lecz nie nadążam jej zadać, gdyż chwilę za głazem przychodzi deszcz kamieni drobnych, niewielkich niczym żwir, lecz odrobinę większych, znaczy się takich zwykłych, średnich kamieni. O pierdolę! Kamieniem wewnątrz. Panienka żygająca kamieniem. A co jeszcze? Ja chciałem ją mieć. Przelecieć. W myśleniu tych wszystkich nagłych, cisnących się na usta słów, wykonuję szybki znak przeżegnania się. Coś mi zostało po mojej karierze ministranta w kościele. Do odczyniania złego. Oto Angela, przewieszona przez wannę przez pół. Oczekuję wyjaśnień! Oczekuję wyjaśnień od ciebie, dziewczyno! Nie jesz mięsa, jesz kamienie, jesteś nienormalna! Jesteś chorą psychiczna! Lubisz kamloty? Mówię do niej nieco podkurwiony z gruntu, zjadę jej za to, że jest tak pierdolnięta, że na życie jest jednym galopującym halonem! Jest to co? Angela, lubisz to jeździć takiego kamlota, co? Niska ilość kalorii, ja to rozumiem! Przy twojej diecie to raryta zjeść taki głaz! Trujące, lecz kurwa nędza, a? A bez miłku histerii, bez ściemniania, jesteś wariatka, z miasta wariatkowa i teraz się wreszcie raz do tego szczerze wyznaj!